Po tragicznej śmierci 16-letniego Eryka z Zamościa policja informuje o następnym brutalnym napadzie w tym mieście. Tym razem agresorem okazał się 20-latek. Podobnie jak w przypadku śmiertelnego pobicia Eryka, świadkowie obserwowali zdarzenie, ale nikt nie reagował. Na filmie z ataku widać, jak agresor kilkukrotnie wraca do nastolatka, kopie go i okłada rękami. Nagranie trafiło w końcu do zamojskiej komendy policji, która ustaliła najpierw tożsamość pobitego chłopaka, 16-latka z powiatu zamojskiego, a następnie sprawcy. 21-latek o pseudonimie Czeczen został już zatrzymany. Pozostaje jednak pytanie, co powoduje taką agresję. W programie Fact Life mówiła o tym psycholog Maria Rotkiel. Ta agresja jest bardzo nasilona, jest nasilona wśród młodych ludzi. Niestety, moim zdaniem, poniekąd mają na to wpływ media społecznościowe. Całą rozmowę Agnieszki Burzyńskiej znajdziecie na fakt.pl.